Także koniec tematu, a my, słuchajcie, YouTube, witamy was na kolejnym zapisie z Killerów Adeptów. Dzisiaj zabieramy się za Wgłębnika, także zobaczymy, jak tam wyjdzie. EA znowu podniosło ceny Simsów, tyle mogę pokazać EA. Niech się zajmą lepiej za robienie naprawdę dobrych gier, a nie robienie kolejnych durnych rzeczy, które... Nie dość, że są durnej jakości i lipnej jakości, to jeszcze zżerają z ludzi pieniądze jak po prostu nienormalni. Naprawdę, wiecie co? Tak patrząc z perspektywy, jak już poruszyliśmy temat podnoszenia cen. Owszem, wszyscy podnoszą ceny, no bo wiadomo, inflacja i to, co się dzieje na rynkach, swoje robi. Ale no moim zdaniem od dłuższego czasu już EA bardzo mocno idzie w zarobki, a nie w jakość produktów. Ja myślę, że gdyby oni chociaż raz porządnie skupili się na tym, żeby tą grę naprawić i żeby było... Też tam mi się gdzieś czasami na TikToku czy gdzieś przerzucają jakieś rzeczy na zasadzie jakie błędy po aktualizacjach i tak dalej. Gdyby oni chociaż raz odpuścili sobie wydupianie kolejnych durnych DLC i skupili się na aktualizacji, która by tą grę naprawiła, to myślę, że zyskaliby duży szacunek wśród ludzi. A jeżeli oni robią tak, że wypuszczają kolejny DLC, które psują jeszcze więcej niż oni są w stanie naprawić, to moim zdaniem to jest kwestia po prostu ciągnięcia ludzi i dojenia jak tylko mogą. Także nie wiem, takie mam zdanie odnośnie EA. Dobra, szybki sneak peek, jak ta postać działa w ogóle? Znaczy wiem, że się do szaf może tepać, tak? Ja się wchodzę do szafy i się chyba tepam, tak? Nie? Simsy to odkąd ja grałem, to były zepsute. Przecież. Oni mają latarki. A, teleportacja musi mi się najpierw naładować, okej. Ale szybko zrobili. Widzisz, Mikaela, że cię nie widzę? La, mam to gdzieś, że tuneluję. O Jezus, czemu ja się tu zbloczyłem? Na czym to? Fajnie, że stoję zdecydowanie przed. Dobra, niech sobie oślepi. Leżysz. Gdzie mi tą latarą? O, tu jest cała trójka.
czwórka. Jeszcze cię nie widzę. Aha! Nie no, super! Zajebiste są teraz te latarki. Zajebiste są teraz. Faktycznie teraz sobie mogą z każdej strony nas dziabnąć. Dobra, została jedna. Nie! To są cyrki! Autentycznie z tymi latarkami to jest teraz żart. Naprawdę można z każdej strony w killera poświecić i to zadziała? Ale oszukują. Ale oszukują. Udało się, wszyscy podnieśli. Nie, ale wiecie co? To jest kolejna zmiana znowu, która mi się nie podoba w tym DBD, jeżeli chodzi o te latarki. Serio. To jest hamuwa. Wracaj na hak, dziewczynko. Góra, dół, okej. Znaczy to ja wiem, no tak zawsze te latarki działały, nie? Ale teraz to jest po prostu trochę... Teraz to jest po prostu trochę cyrk już z nimi. Jest drabnięty. Gdzie oni są? Dobra, tam na górze robią, okej. Czekajcie, bo ona mi tu gdzieś ktoś tu biegł. Ktoś mi tu biegł gdzieś. No, dlaczego? Come on!
Ale to nie jest ta. Tu jest jeszcze ktoś ranny był. No serio. Sobie. Autentycznie mnie popieprzy z tymi paletami. Dobra, może tą zostawmy, skupmy się na generatorach. Dobra, zostały im dwa. Śmieraku. Musimy, wiecie co, wykończyć pierw tymi z latarkami, bo oni nam najwięcej życia, wiecie, uszkodzą. Może tak na szybko? Dobra. Słyszałem, że ktoś przyszedł. Gdzieś tu ktoś biegał. Gdzieś mi ktoś tu biegał, tam jest. Aha. Co użyłem? Dobra, to Mikaela zostawimy. Serio? Dobra. To musimy wyhaczyć, bo ona dobrze gra. Zdecydowanie. Serio? Leż. Dobra, i teraz trzeba znaleźć Mikaela. Dwa generatory. Mikaela jest ranna, więc będzie zostawiać gdzieś ślady.
Albo może. Oho, jest gdzieś to Mikaela. Czemu? No dlaczego to tak działa? Może mi ktoś wytłumaczyć? Kurczę no... Jak oni to robią, że oni nie wchodzą... Dobra, leży. Aha! I też Dead Heart, ok? No to już nie będą, miały Dead Harda, prawda? On się już nie... No ile? Ile razy to mogą używać? Co oni pozmieniali w tej grze? Nie rozumiem. Jak to? Do Dead Heart może się odnawiać? Bez jaj. Naprawdę? Od kiedy może się odnawiać? Ej, co? Może mi ktoś wytłumaczyć, co oni popieli do jej z tą grą? Przecież Dead Heart nigdy się nie odnawiał. Dead Heart się odnawiał? Co wy gadacie? Ja jestem jednak jakiś nieprzytomny. No chodź. Dobrze, poproszę adepta. Zostawiam wyczerpania po użyciu muszą... Ej, to mi się całe życie wydawało, że ty Dead Harda można użyć tylko raz na mecz. Naprawdę? Dlaczego mi się tak wydawało? Czemu mi się tak wydawało? Jej, adept! Zobaczmy, co napiszą. Pewnie, że kamper, nie? Kapibara, 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 kapibara. Kapibara. Łomatko. Znaczy, wiecie, powiem tak. Aż tak źle nam nie idzie. To wszystko zależy w Dead by Daylight, umówmy się, od tego, kiedy, na jakich surwów wlecimy. No a jak wlecimy na takich, którzy ogarniają, no to mamy po grze. Więc ja od razu mówię, jeżeli będzie ktokolwiek z surwów, którzy będą bardzo dobrze używać latarek, to ja będę się skupiać na nich i w pierwszej kolejności będę ich wyrzynać. I mnie to nie interesuje, czy ja będę kampić, czy nie, bo wiecie. Ale jeśli mam być szczery, to to, co zmienili z latarkami, że one teraz naprawdę nie trzeba mieć skilla, to jest jeszcze gorsze, niż być powinno. Bo teraz tak na dobrą sprawę, no... Ale wiecie, to jest tak samo, jak mogę mówić odnośnie palet, nie? Że... Tak jak było na odcinku naszym ostatnio, jeżeli ktoś widział to ten... Tam, gdzie mieliśmy... To ja zrzuciłem paletę, jak killer był z nim w środku. W palecie, w sensie. Że trzeba czekać na jakąś durną animację. Czy na animację latarki też trzeba czekać? Bo nie, jak dzisiaj graliśmy, chyba to wydawało mi się, że nie trzeba czekać. W sensie, jak tylko we mnie latarką, to od razu zaczynała działać. No, ale z nią domyślam się, no... Znaczy, no to wiadomo, to wiadomo wiadomość. Wiadoma wiadomość. O, w ten sposób. Ale dobra. YouTube, to ja wam dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka, także adept numer 2 wbity. Więc będziemy słyszeć się na kolejnych adeptach i zobaczymy, co i jak.